Słuchajcie, zaczniemy historię Krymu od bardzo konstruktywnego stwierdzenia. Krym nie jest ani ukraiński, ani rosyjski, ani tatarski. Tylko polski. Co ty wczoraj piłeś? A, no to tak, to może rzeczywiście. Cofniemy się o 2600 lat wstecz. Otóż tereny południowej Ukrainy w tamtym okresie, 2600 lat temu, zamieszkiwał Irań od Kijowa w dół, czyli aż do Morza Czarnego, za Wołgę i w kierunku zachodniego Kazachstanu zajmował lud irański nazywany Scytami. Oni byli słynnymi jeźdźcami, słynnymi łucznikami, są znane ich grobowce, byli świetnymi złotnikami i zamieszkiwali całe terytoria też środkowej Azji, aż po Chiny. Te wszystkie tereny, które obecnie są zamieszkiwane przez ludy tureckie, to zamieszkiwali wtedy Scytowie. I Scytowie skumali się z Grekami i pozwolili im na południowym wybrzeżu obecnej Ukrainy, włącznie z Krymem, zakładać kolonie. I Grecy te kolonie założyli, tam się osiedlali, ponieważ były tam żyzne gleby, również Krym, południowy Krym i ten Półwysep Kerczeński były znane przede wszystkim z produkcji pszenicy, którą tam Grecy uprawiali, wprowadzili tam uprawę winorośli i zbudowali miasta. I takie najważniejsze miasta to było miasto Tanais u ujścia rzeki Don. Teraz to tam się znajduje troszeczkę dalej miasto Rostow nad Donem, a w średniowieczu była tam twierdza turecka, która nazywała się Azak i Rosjanie to przekręcili na Azow, stąd jest nazwa Morze Azowskie, tego małego akwenu, który tam się znajduje. Innym takim miastem greckim było Sebastopolis, z którego jest obecny Sewastopol, na południowym Krymie oraz miasto o nazwie Odessa. To było miasto greckie. I to był ten teren. Grecy posiadali zezwolenie Scytów na to, żeby tam i prowadzili z nimi handel. Scytowie, którzy byli narodem jeździeckim, napadali na sąsiadów, porywali niewolników, sprzedawali im Grekom. Coś takiego, co później robili Tatarzy. W okresie tym już helenistycznym, nawet utworzyło się tam królestwo, które się nazywało Królestwem Bosporańskim. I to królestwo funkcjonowało aż do czasów rzymskich. W czasach rzymskich miało pewną autonomię, podlegało formalnie pod Rzym, ale miało pewną niepodległość. Krym w okresie wczesnego średniowiecza, czyli powiedzmy od okresu mniej więcej tak VI-VII wieku, dostał się pod wpływy narodu tureckiego, o którym wszyscy słyszeliście, Hazarów. Hazarowie stworzyli dosyć duże imperium, które trwało około 300 lat. Znajdowało się też od zachodniego Kazachstanu, poprzez południową Ukrainę, obejmowało włącznie z Krymem, aż do Kaukazu, no i powiedzmy na północy też mniej więcej do rejonu miasta obecnego Riazań. Hazarowie znani są z tego, że w roku, około roku 740 Kagan Hazarów Bułan przyjął jako oficjalną religię judaizm. 220 lat później państwo hazarskie zostało zniszczone przez księcia ruskiego Światosława, który rozbił to państwo oraz zburzył ich stolicę Sarkel i drugie miasto u ujścia Dolnej Wołgi, które nazywało się Itil. Także jak widzicie, losy Krymu są zupełnie inne od tych, które się tak próbuje nam przedstawić. Po Hazarach Krym należał do również innego plemienia tureckiego, do tak zwanych Pieczyngów, a potem jak Pieczyngowie zostali wyparci stamtąd przez kolejne plemię tureckich koczowników, połowców, zwanych również Kipczakami albo Kumanami, to należał do nich. I Kipczacy właściwie przestali też istnieć jako państwo, jako związek plemienny około roku 1240, kiedy zostali podbici przez oddziały mongolskie Dżingis Hana. Wtedy Krym przeszedł pod władzę
jednego z czterech ułusów, na które Dżingis Khan podzielił swoje państwo, mianowicie to był ułus Dżudziego, który przeszedł do historii jako Złota Orda. Po turecku oni już wtedy się sturczyli mocno, zresztą języki tureckie i mongolskie są pokrewne. Turcy w ogóle wywodzą się pierwotnie z obecnej Mongolii i państwo to nazywało się Altın Ordu po turecku, czyli Złota Orda od koloru namiotu Hana, czyli koloru żółtego. Natomiast słowo Ordu oznacza obóz wojskowy. To państwo istniało mniej więcej 240 lat, aż do rozpadu na trzy hanaty, kazański, krymski, astrachański i oraz Ordę Nogajską. I to państwo miało władzę zwierzchnią nad Rusią. W 1480 roku tą władzę zwierzchnią nad Rusią to państwo utraciło na skutek głupoty, czyli Polaków. To było to słynne czekanie nad Oką. Nie będę o tym mówił, wbicie sobie w Google czekanie nad Oką i wtedy będziecie mieli tą historię, jak to przebiegało. I wtedy właśnie w okresie Złotej Ordy Krym znalazł się pod władzą Tatarów, tak, którzy byli tą dominującą narodowością w zestawie różnych narodów, które były pod władzą Złotej Ordy. Po rozpadzie, tak jak mówię, Złotej Ordy w XV wieku, tam zadomowiła się dynastia Girejów, która panowała aż do upadku Hanatu i istniało to państwo przez kilkaset lat jako tak zwany Hanat Krymski. Od roku 1475 zresztą to państwo Hanat Krymski było lennikiem cesarza tureckiego, sultana tureckiego i znajdowało się cały czas pod zwierzchnością lenną Turcji. Także jak widzicie, okres panowania Tatarów na Krymie, którzy się tak podniecają, że oni tamcy są tacy prawowici gospodarze, to jest gówno prawda, to długo, ale to było raptem tylko 450 lat, więc w porównaniu z tą kilkutysięcznoletnią historią Tatarzy też mają gówno nieprawo do Krymu. Także to są, jak widzicie, te sprawy są dyskusyjne, co do kogo powinno należeć. Tak? Krym, Hanat Krymski przestał istnieć w roku 1783, został zdobyty w wyniku operacji wojskowej, specjalnej operacji wojskowej prowadzonej przez księcia Potiomkina, który był znany z tego, że był kochankiem carowej Katarzyny, ale też był rzeczywiście bardzo zdolnym wojskowym i w nagrodę za zdobycie Krymu książę Potiomkin uzyskał tytuł księcia Tauryckiego, dlatego że Grecy ten teren nazywali Tauridis, tak, w formie takiej zruszczonej Tauryda i został księciem tauryckim. Cały ten teren Hanatu Krymskiego był zasiedlany po części przez osadników rosyjskich i miał nazwę Noworosji, jako gubernia noworosyjska. O Ukraińcach jeszcze tam nikt nie słyszał. No i po rozpadzie, już przechodzimy, robimy taki szybki skok, po rozpadzie Związku Radzieckiego, Krym zresztą należał do 1954 roku do Rosji, tylko w 1954 roku ukazem Chruszczowa został przekazany, włączony w skład Republiki tej Socjalistycznej Ukraińskiej. Po rozpadzie Rosji, na tego Związku Radzieckiego, na te tam 16 republik, które zyskały samodzielność, Krym pozostał przy Ukrainie. Tak? Te wszystkie historie to już wam Ola mówiła. To jest tak w skrócie o historii Krymu. Mam nadzieję, że to was zainteresowało, także nie słuchajcie tych bzdur, które wam opowiadają. Krym do nikogo w tej chwili właściwie nie powinien należeć, bo nie ma takiego uzasadnienia historycznego i to wszystko można sprawdzić, co powiedziałem. To nie są dane tajne i są ogólnie dostępne. To był tylko taki krótki charakter. Ja bym jeszcze krótko powiedzieć, bo wszyscy się podniecają narodem ukraińskim, a zdania też są podzielone. Czy możemy mówić o narodzie ukraińskim? Nie, no ale to wiesz, to jest problem dyskusyjny w ogóle z określaniem narodów, tak? Dlatego, że narody powstają, tworzą się na różnych zasadach. To najlepiej widzisz na przykładzie, dam ci przykład Turków, tak? Mamy Republikę Turecką, no i nazywamy ich Turkami. Oni w ogóle Turkami nie są. 90% mieszkańców, czy tam 80% mieszkańców Republiki Tureckiej to są po prostu mieszańcy.
Oni używają języka tureckiego z grupy oguzyjskiej, czyli języka tak zwanego zachodnio-tureckiego. I podam wam jako przykład. W Turkmenii jest takie państwo, Turkmenistan, Turkmenia. Mówią takim samym językiem, jak w prawie jak w Turcji tej anatolijskiej. Tak? Turkmeni mają wygląd prawdziwych Turków. Jak wyglądają, jak Mongołowie, mają skośne oczy i tak dalej. A jak wyglądają ci Turcy, tak zwani rzekomi, którzy są w Turcji? Jak Żydzi albo Arabowie, taki mają wygląd. Tak, i oni nie mają nic wspólnego z Turkami, a się nazywają wielkimi Turkami. To jest, wyobraźcie sobie taką sytuację, że na przykład Niemcy zdobywają, załóżmy, jakieś państwo w Afryce. Garstka Niemców zdobywa państwo w Afryce. No i zostaje język niemiecki, wszyscy mówią po niemiecku, ale oni sami mieszają się z tymi Murzynami i zostaje właściwie kupa mulatów i Murzynów mówiących po niemiecku. Czy to są Niemcy? No nie. Także tak to jest z Turkami. Co tam? Widziałem taki artykuł na temat populacji Egiptu i tam wyszło im, że ci Koptowie, czyli chrześcijanie, to są czyści po prostu Egipcjanie, którzy tam... Starożytni, od czasów starożytnych mieszkali, natomiast muzułmanie mają lekką domieszkę arabską. Tak, oni są arabizowani. To jest arabizacja narodów semickich, to jest inny temat. W każdym razie to jest a propos narodów. Ukraińcy są sztucznym pojęciem, które powstało tam w XIX czy którymś wieku i nazwę to już wyjaśniano, że to jest Ukraja, czyli nas kraju z XVI wieku. W XVI wieku się ta nazwa pojawiła, także powiedzmy, no jak się określają jako naród, daj im Boże, to nie ma co protestować. Nie, to nie są takie istotne rzeczy. No my niby jesteśmy narodem, tak, niby jesteśmy narodem polskim, mamy rzeczywiście niby to, jesteśmy ugruntowani etnicznie, no i co z tego? Jesteśmy bandą idiotów de facto i co nam z tego, że jesteśmy Polakami? Nic. Co tam, Janku? Co cię męczy? Doskonale pewnie wiesz, że na przykład Ryszard Wagner czy jego sponsor, król Ludwik Wittelsbach, nie uważali mieszkańców Berlina za Niemców. To są Prusacy, a Prusacy to nie Niemcy. Tak, oczywiście to są te niuanse, które się czasami pojawiają i problem tej czystości etnicznej w gruncie rzeczy nie ma większego znaczenia, dlatego że nawet sami Żydzi, tak, to też jest jeden wielki konglomerat narodowościowy, począwszy od turko-mongolskich Hazarów, a skończywszy na sefardyjskich półzaarabizowanych Żydach, także to macie cały rozstaw. Mało tego, przecież mamy problem Żydów ciemnoskórych, tak zwanych falasi z Etiopii i do dziś nie bardzo wiadomo, kto to jest. Czy to są Etiopczycy, którzy przyszli na judaizm, tak jak kiedyś Hazarowie, czy to są emigranci żydowscy, którzy ulegli zmurzynieniu na terenie Etiopii? No nie wiadomo, to samo dotyczyło Żydów chińskich, tak? Bo byli tacy, pojawili się w około X wieku w Chinach, ich głównym ośrodkiem było miasto Kaifeng. To jest, notabene Kaifeng jest niedaleko koło słynnego Wuhan i to była stolica południowych Song. Ale nie mamy się co rozpraszać, zostawiamy ten temat. Myślę, że na temat Krymu powiedziałem wystarczająco. Czy ktoś ma jakieś pytanie odnośnie Krymu? Cisza. A jeszcze byś powiedział dwa słowa o koloniach genueńskich i greckich. Tak, to była głównie Kaffa i właśnie ta wspomniana przeze mnie Tanais. One były na południowym Krymie do właśnie objęcia władzy przez Turków i Turcy zdobyli panowanie nad Hanatem Tatarskim dopiero w momencie, kiedy zdobyli te kolonie genueńskie. Tak? I właśnie Kaffa jest znana z tego, że w roku 1347 była oblegana przez oddziały Hana Złotej Ordy Dżanibega. No i mówi się, że on podobno, jak się pojawiła dżuma wśród oblegających Tatarów, to oni katapultami te trupy tam do tej kolonii genueńskiej wrzucali, tam ci się zarażali, powlekli to do Europy, ale to jest tak na marginesie. Zostawmy te kolonie genueńskie, to nam nic nie pomoże. Sytuacja międzynarodowa. Przechodzimy teraz do konkretnego tematu. Przecież wiecie, jaka jest sytuacja międzynarodowa. Co wam będę mówił? Jaki koniec każdy widzi. Tak. Dzisiaj w niedzielę są wybory we Włoszech. I niektórzy wiążą z tymi wyborami ogromne nadzieje. Jest duża szansa, że tak zwani prawicowcy te wybory wygrają.
no, za taką, można powiedzieć, sztandarową postać uchodzi Giorgia Meloni, którą już w Niemczech w telewizji rozjechano jako tam neonazistkę, neofaszystkę, spadkobiercę Mussoliniego i tak dalej. Jest w tej grupie również znany prezydente potente, jak go nazywają we Włoszech, czyli Berlusconi. No, w tym wieku jeszcze może, słuchajcie, to no, spokojnie. To jest stary człowiek i może. Kłaniam mu się w tym. Maestro, jedziemy dalej. I Matteo Salvini, przywódca partii Lega Nord, partii, która jest też ciekawą partią, dlatego że Lega Nord wywodzi się z partii separatystycznej. To była partia, która właściwie chciała oderwać północne Włochy od reszty, twierdząc, że nie będziemy tej hołoty z południa finansować. Tam jest podobna sytuacja gospodarcza jak w swoim czasie w Jugosławii. Także, ale potem ta partia, można powiedzieć, troszeczkę tak złagodniała. Salvini był przecież w rządzie koalicyjnym z partią Movimento Cinque Stelle Beppe Grillo, komika, czyli mamy tutaj tu Żeleński, tu Beppe Grillo, także komicy są w natarciu. I ten rząd... Polsce też są aktorzy i reżyserzy. Proszę? Polsce też są aktorzy i reżyserzy wbijani w scenę polityczną. No są, ale to są tacy, powiedzmy, no do Beppe Grillo to trochę temu aktorowi i reżyserowi to brakuje. W bluzgach jest lepszy, ale... Tendencja jest. No ja Beppe Grillo, muszę powiedzieć, że jak pierwszy raz słuchałem jego, to żałowałem, że się nie uczyłem włoskiego, bo rzeczywiście facet miał taki przekaz. Teraz już wszyscy o nim zapomnieli, nie? Zresztą ciekawe są kulisy rozpadu tej koalicji Beppe Grillo i Salviniego, mianowicie jesienią 2019 roku. A wiemy, że parę miesięcy później była głównie w północnych Włoszech wystartowana covidiada, nie? Bardzo mocna, Bergamo i tak dalej. No istnieje poważne przypuszczenie, teoria spiskowa oczywiście, że gdyby ten rząd Salviniego pozostał przy władzy, no to z covidianą by było ciężko, dlatego że tam ci twardogłowi w partii Lega Nord, oni by tam nie chorowali. Także rząd zlikwidowano, wprowadzono rząd taki, który lubi choroby i chorować, nie? I wszystko się toczy jak trzeba. Beppe Grillo, który miał niesłychanie socjalne hasła, tak można powiedzieć, Movimento Cinque Stelle było partią, ja wiem jak ją tutaj nazwać, to było takie skrzyżowanie ruchu narodowego z Platformą Obywatelską, tylko bez Bobasa włoskiego. Taki się tam jeszcze nie pojawił. I co się okazuje? Beppe Grillo był finansowany przez Sorosza. Przypadek, nie? Także wszystko, jak ktoś mi zatacza swoiste kółko. Są te wybory, wracamy do tych wyborów. Prawdopodobnie oni te wybory wygrają, no ale za wielkich nadziei okazuje się, nie mamy co wiązać, bo Matteo Salvini przeszedł jakąś dziwną metamorfozę. To już nie jest ten twardy facet, który tutaj chciał tych tam, no za to, co mnie ściga teraz prokuratura, podgrzewać płomieniami te łodzie, które płyną. Nie, to już nie on. On już teraz chce pomagać Ukrainie. On jest bardzo europejski. Co? Zeszwabił się. No ja bym powiedział, że on się troszeczkę tak, no jak gdyby lekko zjudaizował, nie? Także będziemy to mieli. Zresztą kiedyś już wczoraj. Tak jest. Zwracam uwagę na metamorfozę Marine Le Pen, tak, która stała się nagle bardzo umiarkowana. Nie? I od razu jej wskoczyło z 20 na 40 parę procent. Także to... Ale ona już w 2017 roku z tym siedziała na Florydzie u Rockefellera. No tak, to są wszystko znane numery. Także jak widzimy, jak to powiedział kiedyś profesor Mirosław Piotrowski, konie w stajni, to się czasami gryzą, czasami się kopią, ale właściciel jest ten sam. I tak jest wszędzie. Także no powiedzmy, w jakimś sensie jest to dla nas pocieszające, dlatego że nie musimy się aż tak strasznie sami sekować, że my, Polacy, idioci, durni i tak dalej.
Niemcy nie są wcale mądrzejsi, tak? Możemy nawet powiedzieć, że przeprowadzić swoistą licytację. W tej chwili w programach, nazwijmy to, telewizji takiej półmainstreamowej, Bild TV, toczą się tam debaty, 15 po 8, to się nazywa Zapraszani są różni politycy. I od kilku tygodni pada tam na przykład pojęcie deindustrializacji Niemiec. Skąd my to znamy? No boją, oni się tego boją oczywiście, ale ci, którzy rządzą, chcą to dokonać, tak? Także w Niemczech w tej chwili, można powiedzieć, pojawiły się takie ruchy, które przypominają nam Balcerowicza. Także to wszystko zatacza swoje koło, nie? Tak, tak, tak. I problem na przykład wyzuwania, likwidacji narodu. No w Niemczech, ja byłem świadkiem, ja mieszkałem w Niemczech ponad połowę swojego życia, i byłem rzeczywiście świadkiem tego zjazdu po równi pochyłej Niemiec i tego głównie poprzez szkołę, bo ja widziałem przecież podręczniki mojego syna, tak? I mogłem sobie tam popatrzeć, jak to jest funkcjonowane. No to słuchajcie, to szło od kilkudziesięciu lat, można powiedzieć, dokonuje się likwidacja Niemiec i niemieckości. I to bardzo skutecznie. Także stąd teraz rozumiecie, dlaczego ja zawsze mam za złe Michalkiewiczowi, że na temat Niemiec ten facet po prostu pierdoli głupoty. On nie powinien się w ogóle na te tematy wypowiadać. Pytanie jest, dlaczego on to robi? Dlaczego te bzdury rozpowszechnia? To jest inne. To poważne państwo. Tak, tak, poważne państwo, złota pani. I tak, to są bzdury kompletne. Nie, no bo to są te konie, które się gryzą. Tak, o kto będzie. Także pytanie, kto mu za to płaci? Czy robi to z własnej głupoty? Wybaczam mu wtedy, ale jeśli robi to za pieniądze, to niedobrze. To bardzo niedobrze. Także Niemcy się rzeczywiście staczają. Ja już mówiłem w internecie o tym, że w ubiegłym roku Niemcy wyprodukowały taką energię elektryczną z poziomu roku 91, czyli cofnęły się o 30 lat. To nawet u nas nie jest tak dramatycznie, bo jak sobie porównacie dane u nas, my produkujemy w tej chwili energii elektrycznej mniej więcej około 10-15% więcej niż w 80 roku, to był ostatni rok panowania Gierka. Czyli w ciągu 40 lat żeśmy, powiedzmy, troszeczkę tam jednak coś dodali do tego. Natomiast mogę podać dla porównania, możecie sobie zajrzeć do roczników statystycznych. W roku 1980 produkowaliśmy 7 razy więcej energii elektrycznej niż Tajwan, a w tej chwili Tajwan produkuje prawie 2 razy więcej niż my. Tajwan, który ma 24 miliony mieszkańców. Tak to wygląda. I tak jest we wszystkich krajach europejskich. Tak samo jest w Wielkiej Brytanii, która w tej chwili ma poziom na przykład produkcji przemysłu stalowego odpowiadający sprzed I wojny światowej. Także cofka jest wszędzie, tak? My też oczywiście, żeśmy te gałęzie przemysłu praktycznie wykończyli, to o tym będzie doktor Ślązak tutaj później mówił o kulisach tego, on będzie miał najdłuższe wystąpienie, on was wtajemniczy, jak to się odbyło, od strony tej takiej bardzo fachowej. Ale ten proces odbywa się we wszystkich krajach. Stany Zjednoczone weźmy na przykład. Mamy tu wśród nas obywatelkę Stanów Zjednoczonych, która siedzi tam, Gosiu, jako nasz gość taki, można powiedzieć, wspierający, może potwierdzić te dane, bo zna Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone w tej chwili mają też produkcję przemysłu ciężkiego na poziomie lat 50. Mogę podać jako ciekawostkę, po II wojnie światowej Stany Zjednoczone wytwarzały mniej więcej około 40-50% całego światowego produktu brutto. W tej chwili ten udział spadł do 15% i to chyba nawet nie całkiem. To jest podobny fenomen jak z Chinami kiedyś był. Chiny w okresie swojego absolutnego apogeum panowania dynastii mandżurskiej w XVIII wieku produkowały 50% światowej produkcji tej przemysłowej, a potem zjechały w dół. Nie? No teraz znowu odchodzą, idą do góry. Czyli mamy też pewien cykl. O ile na przykład ten cykl, o którym mówi Glab w książce, którą nam tutaj proponował Marcin Janowski, upadek imperiów, prawda, że jest ten cykl, imperium się kończy, o tyle w przypadku Chin i Indii, to są dwa absolutne fenomeny, nie ma czegoś takiego jak upadek. Tam jest cykl. Od 3 tysięcy lat oba te państwa, zarówno Chiny, jak i Indie, mają wzloty i upadki, ale cały czas w jakimś określonym cyklu. W Chinach ten cykl wynosi około 300 lat, w Indiach podobnie.
I Indie, jak gdyby, jak bańka wstańka, odradzają się i z Chinami to samo. I co łączy te dwa państwa, Chiny i Indie? Oba te państwa nigdy w swojej historii nie były agresywne na zewnątrz. One były atakowane zawsze z zewnątrz. Indie były atakowane w zamieszkłej starożytności 3,5 tysiąca lat temu przez przybyłych z właśnie środkowej Azji i terenu Iranu, tak zwanych Ariów. To byli jasnoskórzy barbarzyńcy, którzy Indie kiedyś pierwotnie były zamieszkałe całe przez lud rasy ciemnej. Tak? Hebanowy. Przez czarnych, które wytworzyły bardzo wysoką kulturę. I ci czarni zostali zepchnięci przez najeżdżających Ariów na południe. I ich, to są tak zwane ludy drawidyjskie. One mają czarny kolor skóry, zaliczane są do rasy czarnej. Ich jest około chyba 400 milionów, także też nie mało. A w Pakistanie też pozostała ich garstka, kilka milionów. Na północ od Karachi żyje grupa chyba 5 czy 6 milionów czarnych, którzy nazywają się Brahui. To są ci, którzy ocaleli te wszystkie pogromy i tak dalej. Oni też wytworzyli na terenie Pakistanu kiedyś bardzo wysoką kulturę, tak zwaną kulturę Indusu. Pozostałością jest na przykład miasto Mohenjo-Dario, gdzie prowadzi się wykopaliska i ono ma ponad 4000 lat. I także to, Chiny to samo. Chiny były ciągle atakowane od północy głównie przez Hunów, przez ludy mongolskie. Tak? Nazwa Hunowie zresztą pochodzi od chińskiego słowa xiung-nu. I stąd mówiło się, że to jest Hun, to był lud turecki. I przecież do osłony przed najazdami ludów mongolskich to Chiny wybudowały słynny Wielki Mur, który im też wiele nie pomógł, bo Dżingis Khan oprzedł poprzez Koreę mur od północy i tak zdobył Pekin. I także to im też wiele nie pomogło. I byli co jakiś czas byli najeżdżani. Jedynym takim wyjątkiem agresji chińskiej na zewnątrz to był okres dynastii Han. To był okres końca starożytności, mniej więcej lata 200-100 przed naszą erą, że Chińczycy wtedy zdobyli rejon tak zwanej rzeki Tarim. Dzisiaj jest to prowincja Xinjiang, nazywana też wschodnim Turkestanem, bo jest zamieszkana przez turecki lud Ujgurów. Ale to był jedyny taki wybryk Chińczyków. Potem drugi raz Chińczycy byli bardzo agresywni, ale pod rządami dynastii obcej, dynastii mandżurskiej, dynastii Xing. Którzy właściwie, oni wtedy dopiero Chiny doprowadzili do tych granic, w których mniej więcej Chiny są obecne. Chiny w okresie rewolucji chińskiej w 1911 roku obejmowały, oprócz obecnego terenu Chin, obejmowały również Mongolię obecną. I kraj, który się nazywa Tannutuwa, z którego pochodzi notabene minister obrony obecny Rosji, Szojgu. Tak? On jest Tuwińczykiem, tam mieszka lud turecki. Także były dużo większe, należało wtedy również do Chin ujście rzeki Amur, które należy teraz do Rosji. Tak? Zostało zajęte przez cesarza Aleksandra po II wojnie opiumowej. Rosjanie to wykorzystali, wkroczyli tam i to zajęli. Ale to jest na marginesie, to nie ma nic wspólnego z obecną sytuacją polityczną, może w jakimś sensie. Także widzicie sami, że te pojęcia co do kogo należało i tak dalej, to są bardzo płynne. No mogę podać dwa przykłady jeszcze innych narodów, które się znalazły w Europie, mianowicie Bułgarów i Węgrów. Oba narody pochodzenia, nazwijmy Bułgarzy definitywnie pochodzenia tureckiego, natomiast Madziarzy pochodzenia ugrofińskiego. Bułgarzy pojawili się jako pierwsi na terenach Bałkanów, mniej więcej w VI wieku, wezwani przez cesarza bizantyjskiego do walki ze Słowianami. Pierwsi władcy Bułgarii mieli tytuł Hanów, to byli Krum i Omurtak. Możecie to wszystko posprawdzać, jak komu się będzie chciało. Zachęcam, bo to jest ciekawe. I ci tureccy Bułgarzy ulegli tak zwanej slawizacji, czyli podziałało to w drugą stronę. No i zesłowianizowali się i zatracili swoje mongolskie cechy i teraz Bułgarzy nie przypominają wyglądem Mongołów, prawda? A ich język jest właściwie, to jest język identyczny jak ten, którym się mówi w Macedonii, z językiem południowosłowiańskim. Podobnie było z Węgrami. Węgrzy, jak się pojawili pod koniec na przełomie 8-9 wieku na Nizinie Panońskiej, to byli de facto z wyglądu Mongołowie. I grasowali po całej Europie, ich wyprawy dochodziły aż do południowej Francji. Zostali rozgromieni w bitwie nad rzeką Leś
w południowej Bawarii, którą ponieważ rzeka Lech pisze się L-E-C-H, czyli po polsku Lech, tak? I mamy tych różnych tam szaleńców od Wielkiej Lechi, którzy od razu wyciągają z tego jakieś wnioski. Nie przestrzegam przed tym, to nie ma akurat z tym nic wspólnego. Zostali pobici przez cesarza Ottona I i usiedli na dupie, a przestali grasować w momencie, kiedy za króla Arpada przyjęli chrześcijaństwo. To jest bardzo ciekawe, że przyjmowanie chrześcijaństwa kończyło się absolutną kastracją woli walki. To jakiś taki zbieg okoliczności, bo to dotyczy i Węgrów, i narody skandynawskie, i Bułgarów wspomnianych przeze mnie. Jak tylko ulegli bizantyjskiemu chrześcijaństwu, to przestali od razu wojować na jakiś czas. Tak jest, tak. Także wracamy do obecnej sytuacji. Niemcy mają, w Niemczech jest w tej chwili straszny kociokwik, dlatego że na terenie szefem Niemiec jest Olaf Scholz, który jest de facto kryminalistą. To jest człowiek, który ma na swoim koncie ciężkie przestępstwa kryminalne natury finansowej. Tak? Nazywa się to defraudacją. Od słowa, zdaje się, angielskiego fraud, czyli no jak to przetłumaczyć? Przekręt, tak? Czyli wałek, no nie wiem, jak to nazwać. Tak? Przekręt, tak. Sprzeniewierzenie, tak. I jest zamieszany w dwie bardzo poważne afery. To jest afera związana z bankiem HSH Nord i z tak zwaną CumEx. Słowo cum ma po angielsku dwuznaczny wydźwięk, ale w tym wypadku nie chodzi o to, co niektórzy myślą, tylko chodzi wyłącznie o transakcje dokonywane z podmiotami państwowymi, czyli przede wszystkim chodzi o gminy i powiaty. Nie będę was w to tam wtajemniczał, bo to nikomu nic nie... Uwierzcie mi na słowo, jest to ciężka afera idąca wiele miliardów euro i kanclerz jest przesłuchiwany przez komisję parlamentarną, która to bada i nie muszę wam chyba tłumaczyć, że tak, zapomniał, nie wie, nie było go przy tym i nie może sobie przypomnieć. Skąd wy to znacie? Prawda? To jest stały standard właśnie tego typu imprez, tak? I prawdopodobnie ta komisja ma taki sam cel jak komisja słynna Amber Gold czy jakaś tam inna, mianowicie, żeby to trochę rozmyć. Ludzie się uspokoją, a jest komisja, prawda, tak, tu ścigamy przestępcę Scholza, a tymczasem, no, także wszędzie działa to samo, wszędzie działa ten sam mechanizm, tak? Przy czym scena polityczna niemiecka jest rzeczywiście też bardzo podobna do polińskiej, mianowicie mamy praktycznie rzecz biorąc kilka partii w Niemczech, koalicja jest FDP, czyli tak zwani wolni liberałowie, socjaldemokraci i zieloni. Pozornie sprzeczne, ale wszyscy wykonują ten sam program. Po drugiej stronie jest jeszcze niby CDU, ale to wszystko jest to samo. One się inaczej nazywają, to jest wszystko ten sam syf. Jedyną partią w miarę wiarygodną w Niemczech to jest AfD, która jest też partią, która powstała z kapelusza. Dlatego, że AfD powstało w roku 2011 z inicjatywy profesora Benda Lücke, to był ekonomista niemiecki, bardzo znany. I chodziło o co? Chodziło o pewien wentyl bezpieczeństwa w związku z kryzysem greckim, o którym też bzdury się u nas opowiadało, że Niemcy kupują wyspy i oni tam są beneficjentami. Gówno prawda. Niemcy poniosły dramatyczne straty poprzez Grecję. I to też nie poprzez Grecję jaką taką. W układzie tego kryzysu greckiego chodziło tylko i wyłącznie o zabezpieczenie ogromnych sum tak zwanych credit default swaps żydowskiej firmy Goldman Sachs i nic więcej. Punkt. Basta. Także uczulam na to. I w związku z tym, że Niemcy zaczęli się wściekać, dlaczego mamy płacić na to wszystko i dokładać do tego, chodziło oczywiście, to było powiązane z bankami francuskimi i tak dalej, to żeby się uspokoili, to taką partyjkę im stworzyli, żeby tam ci niezadowoleni mogli w tej partii się wyszumieć trochę i pewien taki wentyl bezpieczeństwa. Czego nie przewidzieli? To nie przewidzieli, że w roku 2015 Gerald Knaus, podkreślam, Gerald Knaus, a nie tam żadna złota pani i tak dalej, bzdura kompletna. Gerald Knaus kazał Merkel otworzyć granice. Jakby jej nie kazał, to by nie otworzyła, ale i kazał, nie? I nikt nie wie, kto to jest Gerald Knaus. No to jest jeden z tych, którzy naprawdę rządzą. I ponieważ granice zostały otwarte, no to natychmiast skoczyło poparcie dla AfD, która tam była bardzo konsekwentna i tak dalej, nawet do 15-18%.
To był tak zwany słynny fenomen psa, który się zerwał z łańcucha. I to wszystko. No. Teraz partię znowu zmarginalizowano, dlatego że wpakowano tam odpowiednią ilość agentów, którzy na Facebooku wypisują Heil Hitler i tam różne inne tego typu rzeczy i tu przyprawiają i robią. To znamy te numery. Nie? To jest standard. Tak? To jest wszędzie to samo. I także w Niemczech jest sytuacja ciekawa. Dociera do nich spustoszenie, jakiego dokonała covidiada, bo tam rzeczywiście ten cios poszedł równo, ale teraz mają bardzo poważny problem w związku z tym, że jest to obniżenie produkcji energetycznej, tak jak mówiłem, do poziomu sprzed 30 lat. W przypadku państwa jeszcze tak nadal silnie uprzemysłowionego, gdzie główne dwie gałęzie przemysłu to są przemysł ciężki i przemysł chemiczny, no to nie leżą, leżą i kwiczą. Pytanie, komu na tym zależy i dlaczego? Moja interpretacja byłaby taka, że Niemcy spełniły swoją rolę po II wojnie światowej taką, jaką im przeznaczyli właśnie ci tajemniczy, których nie widać, o których tu już była mowa, i się ich teraz wygasza. I to wszystko. To jest cały ten fenomen. Natomiast problemy na przykład strefy euro, o którym się mówi. No oczywiście strefa euro jest sztucznym tworem. Waluta euro, ja już kiedyś o tym gdzieś już mówiłem, jest wytworem pochodzącym z III Rzeszy. Tak? Ideę ogólnej waluty europejskiej i ogólnej europejskiej strefy gospodarczej zaprezentował w roku 1940 w Berlinie w listopadzie na konferencji ówczesny szef finansów III Rzeszy i dyrektor Reichsbanku Walter Funk. I stąd są te brednie o IV Rzeszy i o Niemcach, którzy wszystko dominują. No nie, to nie o to chodzi. On to zaprezentował. Natomiast grupa Bilderberg w 1954 roku, która się ukonstytuowała i która planowała utworzenie Unii Europejskiej, oni myślą w przeciwieństwie do tych durniów, którzy znajdują się pod ich władzą. Powiedzieli sobie tak, ta idea Waltera Funka ze wspólną walutą to nie jest takie głupie. To my to sobie wpiszemy tu do programu. Tak to wygląda. Dlaczego się tyle mówi o Niemcach, że Niemcy tu, niemiecka trzecia, czwarta, tam któraś Rzesza, Niemcy dominują, Niemcy tu, jeszcze tam czasami się Francję dokłada. Żebyście nie wpadli na pomysł, że to są Żydzi i masoni. To jest bardzo proste. No. I to tyle w temacie. Nic się nie zmieniło. I na tym zakończę, tym pozytywnym akcentem.